Witajcie, z tej strony Nygutkowiak i dziś sobie nie zagramy, tylko wam pokażę moje ustawienia w standoffie. Więc no, w grze w ogólnych mam, no reagują to ok. Wyświetla ręce i broń klasyczne, widoczność HUD widoczny. Użyj podniesionej broni, tak, licznik kill oraz stan baterii. W sumie też mogę, nie wiem czemu, ale to wyłączyłem. Powiadomienia dotyczące gry, czyli pokazanie w menu głównym powiadomień o nowych prośbach. Na przykład, że tworzycie lobby i zapraszacie do lobby, to wam to się wyświetla, jak włączycie to nie będzie. No to tak. Prywatność rozpocznij małym wszyscy, zaproszenia do klanu wszyscy, do znajomych wszyscy i do lobby też wszyscy. Tak, lepiej można. Grafika. Szczegóły cieniowania mam na średnim, szczegóły tekstur wysokie, szczegóły modeli wysokie. Możecie sobie zmniejszyć, bo ja chcę, żeby miał ładne bronie, ładniejsze. Szczegóły efektów średnie, rozdzielczość ekranu też średnie. Anti-aliasing, ja na to mówię. Mam wyłączone filtrowanie anizotropowe. Wezmę sobie razy 16, to jest... albo nie, może wezmę sobie razy 2. To jest takie, jak macie ściany, to że nie jest takie wygładzone, tylko taki róg. Wiecie o co chodzi. Docelowa liczba klatek na sekundę 60 i widok zabitych postaci mam wyłączone, czyli że jakaś osoba zginie, no to po prostu znika z mapy. To ciało. Zaraz wam pokażę położenie przycisków. Czułość 1, czułość celownika też 1, przyspieszenie też 1. Skok mam przycisk, joystick swobodny dotyk, przycisk strzału tylko przycisk. Celownik to mi tam obojętne. Drugi przycisk granatu. Tryb kucania mam przytrzymaj, ale zaraz wam pokażę dlaczego. Pełna mapa na radarze. I teraz patrzcie. Modyfikacja. A dlaczego mam właśnie przytrzymanie? Bo ma się mniejszy rozrzut, gdy się strzela i kuca. I żeby nie kucać i przesuwać palce, by strzelać, to po prostu mam w jednym. Czasem to pogarsza, ale mi bardzo pomaga. Główny poziom głośności, full, bym słyszał kroki itp. Głośność muzyki w menu wyłączona. Trochę wkurzało. To może być tak. Głośność muzyki w grze. Pogłos. Aktywuje bardziej realistyczny, ukierunkowany dźwięk. To może wpłynąć na wydajność urządzenia. Wyłączone. Czat głosowy. A ja się dziwiłem, czemu nie mogę rozmawiać z drużyną. Głośność czatu głosowego mam na full. No i to są moje ustawienia. Zagramy sobie też jedną rundkę, przy okazji wy prawdopodobnie nie słyszycie dźwięku, więc przepraszam za to, ale chyba jednak będę z powrotem nagrywał przez Mobizena, bo tam mam od razu mikrofon i dźwięk, ja słyszę też telefon, a jak no przez telefon to właśnie tak to się, no, jakieś ścinki, no. O Jezu, na nagrywaniu mam ścinę. O Jezu, dajersy tak ma. No, następny.
Ale tak się czasem kończy. Dobra. Czy nie opłaca się włączyć, bo... widać cień graczy, o ile się nie pomyliłam z CS-em. No to chłopcze chyba nieźle zablokował, nie? O Jezu, ale tu wybiegł. Oj hop, dostał banie. Ale okupiam. Wyszło. Chcesz. Jestem tam na daleko, chyba mnie coś boli. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Chyba jest. M4A1 z tłumiczkiem. Kurde, zagapiłem się na mapkę. Ups. No, o nie, z maka dziesiątki. Oj, tego się nie spodziewałam, że tak skoczy. No ale że chłop się na mnie uwziął, a nie na tego. No ale że chłop... ale że chłop tak chamsko skosy. Już? Co sobie nie pograliśmy? Miałem tylko 4 minuty. Słabo. To by było na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, zacznę przez mobil na nagrywać. I chyba też zacznę z telefonem, bo wciągają się. Więc to by było na tyle w tym odcinku. I prawdopodobnie nagram jutro odcinek, ale nie obiecuję. Ale widzimy się w następnym odcinku. Cześć.